Cześć. Wiecie, co mnie denerwowało w latach 90. i na początku XXI wieku? Że wychodziło mnóstwo czasopism o komputerach i kilka czasopism o konsolach. Ale o co mi chodzi? Znaczy, pamiętam, że był Top Secret. Już mówiłem o tym z płytami w XXI wieku. Bo wcześniej, że miałem tylko jeden numer. Bo tak, mieliśmy Top Secret, Secret Service, Gambler, Reset, Enter, Komputer Świat Żyje, Świat Gier Komputerowych, całkowicie. Potem się to zmieniło właśnie jakoś tak. CD Action, Click Play, no to naliczyłem 10, których ja pamiętam, nie? No, był wysyp tego. Na konsole to było chyba tylko Neo, potem było Neo Plus, a PSX Extreme chyba że trudno z Neo Plus, albo z pierwszym Neo, nie pamiętam. No i czytałem Secret Service oczywiście, to się przyznam. A jak Secret Service upadł, to kupowałem Neo Plus, nie? Neo Plus. A potem już miałem kompa, to kupowałem, wiadomo, komputer Świat Gry, Świat Gier Komputerowych i takie rzeczy. I miałem trochę gier na start, jak miałem 18 na komputer. I miałem też trochę demki, te demka były całkiem nawet niezłe, nie? Potem pamiętam, miałem, w ogóle lubiłem gry, gdzie daje się krew, więc na pewno potem zakupiłem, pamiętam, za 15 zł udało mi się kupić bez Big Boxa, ale z instrukcją. I w pudełku oryginalnym płytą Mortal Kombat Trilogy na PC-ta. Ogólnie robiłem Trilogy. Ogólnie Mortal Kombat lubię. Robiłem też... pamiętam Carmageddona bardzo pokochałem. Podobał mi się bardzo, nie wiem. Wpłynął na mnie. Twisted Metal 2 też pamiętam lubiłem. No i tam jeszcze kilka takich gier, wiecie, FPS-ów, kilka tych, nie? Na przykład mi się podobał też Rogue Squadron też, nie? Rogue Squadron, Star Wars Rogue Squadron. Na PC ta też to pakowa wersja chyba z Nintendo i Star Wars Racer mi się podobał też bardzo fajna. No, Star Wars Racer to chyba najlepsza gra wyścigowa jak do tej pory. Zarazem jest seria Wipeout i znaczy chodzi mi o Wipeouta, właściwie nie seria, tylko Wipeout XL, czy jak to woli, Wipeout 2017, bo tak się nazywało to chyba też. No i zaraz potem jest Need for Speed seria, ale seria do Hot Pursuit i nic innego, nie? No, dwójka jeszcze nie prospina, no to okej, okay, nie? Tak się, no i tego. Z FPS-ów, no to teraz stoi Call of Duty na pierwszym miejscu, a wtedy w latach 90. no to było Quake, Unreal Tournament, nie? Do tej pory nie wiem, czy Quake jest ładniejszy, ale Unreal Tournament dla mnie jest bardziej grywalny, nie? Tak mogę powiedzieć. No i tak było się. Gier tych miało, gier się kupowało, Residenty pamiętam miałem, wszystkie trzyma do tej pory. Tam jeszcze kilka innych gier, TTP, tam Pridery były wtedy na fali, pamiętam. No i tak, i o co mi chodzi teraz? Wysyp tych czasopism był zły. Teraz został chyba CD Action tylko i PSX jest z tym z konsolowej wersji, tak? Może to sam jeszcze wychodzi, ja nie wiem, nie. Bo Neo upadło, wiem, że Secret Service też tam się wykruszył. Play, Click, te inne też popadały. O co mi chodzi? Została PC World chyba? Jeszcze i PC coś tam, a tam nie ma gier, tam są raczej programy użytkowe. Tam są może jakieś demo czasem dodawane, okej. Okay. Ale mniejsza z tym. Chodzi o to, że kupiliśmy Secret Service, dajmy, otwieramy stronę z jakąś grą. Dostaję 8 na 10, okej, okay, zamykamy. Kupujemy CD Action. Ta sama gra dostaje 9 na 10, czyli ok, jest dobrze, albo 8 na 10, tak, to się zgadza. Kupujemy Klika. W Klik miał do 10 ocenę, potem zrobił do 6. Otwieramy Klika. 3 na 10, 3 na 6. I wtedy się zastanawiasz. Czy ta gra to tak samo jest jak jest 6 na 10, tak jak jest w czasopismach? Czy 3 to może oznaczać 7? Czy może też 3 to oznacza 5? Na 10 jak w innych czasopismach. No i okej, okay, ale kurwa, co jest nie tak? Jeżeli dajmy to jest połowa, czyli 5, a tu gra ma 8 albo 9, no to czemu tak jest? I wtedy stajesz z gębą i nie wiesz, czy kupić, czy nie kupić. Czy się zawiedziesz, czy się nie zawiedziesz. No przepraszam. Tak było właśnie z GOR Ultimate Soldier, taka gra. W CD Action dostała 8, pamiętam wtedy, a w Kliku dostała 3, czyli połowę. Czyli gra średnia, a w CD Action, że gra bardzo fajna, można dłużej w nią pograć i poszaleć, nie? Jest bardzo, bardzo dobra. O tak, bardzo dobra.
No to dobra, no to kupić czy nie kupić? W kliku pojechali po niej, że ona była chyba na engine Quake'a 2, jeżeli dobrze pamiętam. I w kliku pojechali, że tam że szyby się nie wybijają, że postacie niektóre przypominają postacie z Quake'a 2. A w CD-ie się odpali ligę. No i co teraz masz zrobić gracz, który kupuje dwa czasopisma? Są różniące się oceny. Nie kupi. Nie kupi. Ale odpali sobie na przykład demo, mogą być dane, odpali sobie demo. No i mogą być bugi, no poczeka na pewną wersję, na ocenę. No i dobra, doszło do redakcji. Nie kupi. Będzie może potem żałował. Kupi. Może żałować jak kupi. Więc nie wiadomo, kurwa, no, co miałem robić, nie? Co do gor, to powiem tak, że ja nie kupiłem tego wtedy. Widziałem u kumpla, że ma gor na pudełku. Ja się pytałem, jak znaczy w pudełku miał Big Boxa, nie? Miał Big Boxa położonego na półce, bo tam miał udzielnięte. Miał komputer, kupił nowy, wtedy miał gier w pizdu za trzęsienie, kupił też. Ja się pytałem, jak ta gra? To taka mi się podoba, nie? Taka... Jeden by się dał na tak na 10, albo 7, 8, gdzieś tak, nie? Znaczy mi się podoba, nie? No nie miałem gor, nie pożyczyłem od niego też. I pamiętam, był właśnie komputer się odgrywał, bo świat gry komputerów. I patrzę, gor Ultimate Soldier, nie? I jakieś dwie gry jeszcze. Nic, wiem, do domu kasę wziąłem, przyszedłem, kupiłem, zainstalowałem gor. No grafika jest taka jest, nie? Nie była idealna, ale była fajna. No bo po premierze pamiętam, była ta, nie? W 2003 była to pierwszy czy drugim, jakoś tak. Po premierze grałem, przecież. Bo to była z 2000, nie, czekajcie. W 2002 gor chyba miał premierę, czy w 2001. W 2002, jakoś w kwietniu. Tak, jakoś w kwietniu chyba. A ja potem to kupiłem chyba rok później, albo półtora roku później. I na zimę pamiętam jakoś. I zainstalowałem to i mi się grało bardzo dobrze. Grało mi się fajnie i mówię, gra 8 na 10 zasługuje, nie? Jakby była słaba, no to mi się wkurzył, ale gazeta nie kosztowała 180 zł. To tam 100 jak na premierę gry, sama gra. A to dostawaliśmy za 19,90 gazetę i dwie płytki, nie? I chyba trzy gry były i płytka z demami. Gor był na oddzielnej płycie, na tamtych dwóch były jakieś dwie gry, no i trzecia płyta była z demami, o tak, były trzy płyty. No okej. Okay. No Playa kupywałem. Playa kupiłem, znaczy kupywałem gry, tam były na Playa, ale czasami przez słabe gry wychodziły, wiecie? Play miał jakieś problemy z grami, tam co mi się spodobało w Playu to był Carmageddon, dwójka i trójka był. I to chyba wszystko, co pamiętam dobrego. I tam były jakieś strategie, nie strategie. Klik też czasami zawalał z grami, ale na przykład w kliku trafiłem mniej gier, których nie ogrywałem, niż tego, nie? Pamiętam, w kliku był Disciples 1. Komputer świat gry wydał fajną kasetę, numer, gdzie było Disciples 2. Ja Disciples serię lubię, jedynkę i dwójkę i Muntelfów i dodatki, ale trójki już nie cierpię, bo bardzo za bardzo do Herosów podobne, nie? A Herosów nie trafię. Podoba mi się właśnie tego. Klik wydał jedynkę, a potem w 2001 roku, chyba czy drugim, komputer świat gry wydał dwójkę, nie? Bo już była ta gra dostępna i dostali dwójkę. Mieli też Lords of the Realm dwójkę, strategię, które tego, Kings of the Crown, nie? Klik wydał, Kings of Carmageddona pierwszego, Ardent Soldier Play wydało, pamiętam, no jeszcze, bo dużo strategii wydawali, nie? I ścigałek było mało chyba, Spitfrix pamiętam tylko. No Carmageddon można do siedziałek naliczyć, no jeszcze tam jakieś inne gry, ale dobrze, no i PPS-y się trafiały też chyba. Tak, był Quake 2, w CD Action był Quake 2. Quake 2 i Battlezone, gra, którą bardzo lubię. Battlezone, no dobra, ale właśnie chodzi mi o to, że po prostu były różne oceny, się różniły, no. Enter to już był backod, techniczny to nie dla mnie było. Widziałem tylko jeden numer, widziałem, nie miałem. Reseta miał kolega, kupował. Kumpel kupował swojego czasu Secret Service, Reset, Enter, Gambler i to wszystko, co kupował. A potem wiadomo, się przerzucili na CD Action, takie rzeczy, nie? Kumpel miał ogólnie od pierwszego numeru do 97, tego wznowienia już nie miał. Ja wszystkie miałem jego numery kiedyś pożyczone, sobie przeglądałem, bo miałem trochę emulatorków, Commodora, Atari i tam innych, Amigi i tego, nie? Przeglądałem gry, no i tam jeszcze starsze gry na PC to mnie interesowały, więc też przeglądałem, nie? No. I powiem wam, że było ok. No dobra, wychodziło Neo Plus. Znaczy Neo, potem Neo Plus. Neo było ogólnie multiplatformowym
czasopisem były gry na Sega Saturn, były gry na Nintendo 64, na PlayStation. No a PSX Extreme, jak samo za siebie mówi, PlayStation, nie? Neo Plus też było multiplatformowe. I Neo Plus było, nie jest to, było odłam już od Neo zwykłego, czy po prostu inaczej to było, czy Neo było słabe i tam się ukazywało na, wydało takim cienkim papierze, a Neo Plus się ukazało na gładszym papierze, na papierze kredowym, błyszczącym i to twardsza okładka była, nie gniotła to się tak od zwykłego Neo. I pamiętam, był Mortal Kombat 4 opisany, no to Neo Plus, to był drugi Neo, numer Neo Plus, jaki kupiłem pierwszy, numer, jaki kupiłem, to był ma dwójka Neo Plus. I tam był, jak się mówiło, Skorpion pokazany, taki oteksturowany i siatka na nim jeszcze taka pokazana powiedziała. Tam był Mortal Kombat 4 opisany, dostał chyba 7 albo 8 dostał. 8 czy 7, nie pamiętam. I były wszystkie postacie, wszystkie ciosy wypisane. Pokazana grafika postaci, wszystkie ciosy, ukrytych postaci, czyli no, Cybot, Meat, Igoro też był. Pokazane, nie wiem, czy na PlayStation Kitanom się grało grać, potem nie wiem. Było. Były pokazane ciosy od tych ukrytych postaci też. Potem było opisane, jak gra się tego, że była na PlayStation, na Nintendo 4, że na PlayStation, na Nintendo wygląda ciut ładnie, na PlayStation śmiga ciut szybciej, nie? I że konsola się poci, ale ciągnie to. Że landingi nie są takie długie, takie rzeczy. Znaczy, ładą jest jedynie, że mam tylko w postaci dwa Fatality, tylko te stare, nie? Jedno nowe, jedno stare, jedno nowe. No i że mają, jak to się mówi, poligony się czasami łamią, nachodzą na siebie, albo tak się oddzielają od siebie i to są jedne błędy, nie? Ale ogólnie grafika jak na PlayStation jest dobra, a na PlayStation 4 jest bardzo dobra, nie? No i gra dostała 7, 8 na 10, tak. No okej. Okej, było tego. No to tak było opisane i kupiłem Neo, jak kupiłem Neo Plus. Neo Plus kosztowało chyba 5 zł. A tamto chyba 3 czy 4, czy Neo Plus kosztowało 6, a tamto jakoś około 3 czy 4 zł, nie pamiętam. Czy tu 5 zł, a tu 2,50, nie pamiętam. Mniej więcej, nie? Okej. Okay. Pamiętam, Neo Plus jeszcze w tym dwójce był taki duży Skorpion, ten plakat właśnie, co było na okładce, to było na plakacie. Z drugiej strony nie wiem, czy coś było, czy to było tego. No okej. Okay. Kupię sobie Neo i patrzę, jest też Mortal Kombat 4, ale tam są tylko wypisane postacie. I ciosy, nie ma podane, nie są pokazane grafiki ich postaci. No to coś było nie tak, nie? Neo potem zniknęło chyba, tylko zostało Neo Plus. Tak samo pamiętam, nie wiem kto to wydawał, Anime Gaido. To była też taka gazetka jak Neo Plus, na takim cienkim papierze. No pierwszy numer miałem, tam była plakat czarodziejki z księżyca z Shibuzą, ale jeszcze w ubraniu szkolnym, a nie w tym. I było z Anime Gaido, był to był rysownik w ogóle, co to przerysowywał, nie? I z drugiej strony była z Moldivera, dziewczyna w stroju kąpielowym, nie? Ta główna bohaterka. Okej, okay, było. No tam były fajnie opisane samuraj. Ninja Scroll był opisany, serial, film, dawno go obejrzałem, zajebisty film. Trochę pornografii, tam jest takie średniowieczne, jak to się mówi, średniowieczne klimaty, samuraje. Tacy różne tam demony, nie demony, nie? Jest fajna dziewczyna Kagero, ona jest w ogóle trująca. Ale zakochała się w tym samuraju, ten samuraj zakochał się w niej. Tam uratował przed kimś potem. Taka dobra gra ogólnie, nie? Znaczy dobry film, no. No i dobra, no i filmy tam pisali, tym Anime Gaido, różne rzeczy, różne. I potem wyskoczyło Kawaii. No i Kawaii było też w twardszej okładce, na błyszczącym papierze i Anime Gaido chyba tylko 4 numery. Jak Kawaii wyskoczyło, tak Anime Gaido zniknęło, czy 5 numerów było Anime Gaido. Pamiętam, Kawaii kupowałem, Kawaii było fajne. Tam opisywali gry Japonii ogólnie, japońskich anime i mangi, ale też były gry opisywane. Na przykład Virtua Fighter 2 było opisany, Bushido Blade było opisane, nie? Czyli jeden cios i kończysz grę, gra Bushido Blade 1 i 2 na PlayStation. Na motorze, fajnie to było. Nie wyglądało to pięknie, bo ja miałem tego Virtual Game Station, który żadnych poprawek chyba nie dawał. A potem miałem EPSX-a, który dawał dużo poprawek, rozmawiał grafikę, wygładzał tekstury, nie? Fajnie się to grało, nie powiem, bo gra była bardzo dobra. Musi to być. I tam opisali też kulturę Japonii, tam origami pokazywali, jak Pikachu zrobić na przykład.
obok to z origami co innego, jak nauczyć się rysować jak mandze, żeby tego, nie? Takie rzeczy. Tam pisywali też kulturę Japonii, różne rzeczy. Kawaii było dosyć długo i potem już nie, to opadło też jakoś, nie ma. Teraz nie wiem, czy wychodzi jakieś czasopismo ogólnie na temat mangi i anime. Ja chyba, kurde, mam jeden numer Kawaii, poczekajcie. Muszę sprawdzić na tej swojej półce, gdzie mam teraz taki porządek w miarę tam porobiony, co porządkowałem ostatnio. Muszę sprawdzić, ja to chyba numer jeden Kawaii mam. Jeden numer, muszę zobaczyć, nie jestem pewny teraz. Mówię, że miałem Kawaii niedawno w rękach, w łapkach. Kawaii, 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 gdzie jesteś? Jest to. Książka. Nie, to nie jest książka, to jest komiks. Flash. To pierwszy cała naprzód. O, mam Kawaii, mam jedno Kawaii. Z czerwca do czerwiec 2000. Tak wyglądały Kawaii. Kawaii. I co my tu mamy w środku? Księżniczka Mononoke, Samurai Pizza Cats, Yattaman, Super Świnka, Vision of Esclawlone i Fushigi Yugi. O, Pokémony oczywiście w środku. Dragon Ball. To że teraz jeszcze plus będzie. O, ja jeszcze że poza granicą RP Fantastika, co ono wyglądało? Tutaj widzę, że ono wydawało tak. Mam powiem, może nie będzie widać to za bardzo. Wydawało tak. Evangelion, X-Clamp. Sailor V, czyli Sailor Moon. Taka dziwna. Akire. Dr. Slump. I Oh My God. Wydawało takie mangi, nie? No. No było to trochę tego, tych Kawaii. Kawaii było trochę tych rzeczy takich ciekawych. A tak ma prosta zabawek. Metal Angel jakieś. Hyper Doll. Final Fantasy Club było. Opisane chyba wszystkie części Final Fantasy, tak? Nie, 4, 5, 6 opisane tylko. Księżniczka Mononoke Hinheim, takie coś. Ciekawe, czy na tym księżniczce nie było wydane potem. Jakaś gra taka jakby chorobowana. Coś na PS2 to było. Ostatni jednorożec, takie jakieś. Pizza Cats, to chyba nawet Ninja Cats było chyba też na Pegasusa gra. Ja tam mam, to każdy kojarzy, nie? Powolnie jeden. Super Świnka, to nie wiem co to było. Dziewczyna jaką super świnkę się zamieniała, miała wylej świnki. Świnki zmieniała, ta świnka miała peleryny, mogła latać. Było tego dużo, super śwince, że artykuł Fushigi Yugi, kurde, jakaś. Nie wiem, taki spektakl był. Też dużo, dużo na ten temat napisane jest. No ale to są, nawet są plakaty jeszcze. To jest chyba Final Fantasy 8. Tak, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, jeszcze zobaczymy z drugiej strony, co tam jest z tego plakatu. Niestety nie wyciągnięte, ja to nie kupiłem sam, to mi coś podesłał, pamiętam. Chcę zamienić za coś. To też jest w środku. Final Fantasy 8. Tak. I z drugiej strony też część Final Fantasy 8 plakatu. A jakbyśmy ciągnęli plakat, to na środku mamy księżniczkę Mononoke Hime właśnie. Co tu jest? To jest jeszcze jakiś konkurs był? Konkurs Michaela, a to były te mangi polskie. Taki konkurs dla ludzi, którzy mangę chcieli rysować polską. No dobrze.
Ich los został przesądzony. X. To pierwszy X Clamp. X to było od Clampu, nie? Clamp to było na co? Nie X Clamp, tylko X. Manga. Nie wiem, co to było. W ogóle nie wiem, to Final Fantasy 10 chyba się ukazało. Też w 2000 roku. Na PlayStation, czy w 2001. Wtedy właśnie Final Fantasy to była zajawka ta. No oczywiście, wiadomo co mogło, musiało być w bandze, nie? Salon Super S. To ostatnia seria, gdzie były środki gwiezdne. Gwiezdne czarodziejki, no i wtedy było też przebieranie się, nie? Słaby Goku, tam u góry jakieś czarodziejki dwie. Młode. 10 lat, to było 10 lat. Ten Goku to tragicznie wyglądał. Son Goku, zwycięzca cosplayu, była bijatyka, a gonek urwany. No kurwa, nie wiem. Nie wiem gdzie ten koleś wygrał, dlaczego on zjebany totalnie. I powiem, choć powiem, że ja się przebieram. Ja się nie przebierałem, bo nie czułem takiej potrzeby. No i tu było też pokazane jakieś postacie rysowane. Trzeba zakupić, żeby rysować. KKS było, czyli kawajnkowa. KSK. Kawajnkowa skrzynka kontaktowa. Raz był terapeutyczny list, że dziewczynka miała 14 lat. Poczytałem te listy. Miała 14 lat, zaraz wam powiem do końca, co było dalej. Miała 14 lat i rodzice nie rozumieli jej fascynacji anime i mangą, znaczy fascynacji w tym sensie, że ona po prostu to lubiła. Oglądała czardziejkę tam i inne rzeczy. Oglądała te czardziejki i tam Dragon Balla, nie? Tam jeszcze inne mangi, które były w Polsce puszczane. I też miała, pamiętam, na kasetach trochę w pokoju. No i jedni ci pytali, co ona widzi tych kukłach z oczodołami, nie? Tak to nazwali mangę. I ja nie wiem, ona mi, że masz 14 lat, więc woli pooglądać, a potem już wiadomo, będzie starsza, nie będzie miała czasu. Będzie studia, liceum, studia, nauka, nie? Małżeństwo, dzieci. No i nic, nawet nie powiedzieli. Rano wszedł ojciec z workiem czarnym i był wściekły. Mówił, że się był wściekły jak byk, to opowiem tą historię, nie? I że mówi, ona się zapytała, po co mu ten worek, on mówi, ile ty masz lat, nie? Ona mówi, 14. To dzieckiem nie jesteś, zrywaj to wszystko, nie? Kazał jej wszystkie plakaty zrywać ze ścian. Ona mówiła, że nie zerwie, on sam zaczął zrywać. Potem wziął jej wszystkie komiksy, jakie miała z tego, wrzucił do worka. Kodar, wrzucił do worka. Te komiksy mangi, wrzucił do worka. Wszystkie kasety, jakie miała nagrane, połamał i wrzucił do worka. Potem wszystkie jej rysunki, 300 rysunków, gdzieś tam miała talent, bo mi, że dwa rysunki udało się ukryć i wysłała, bo miała talent naprawdę. Wszystkie rysunki porwał. Połamał jej ten flamaster, który mi rysowała, połamał jej te rzeczy do tego rysowania. Złamał tą sztolgę, która miała te duże kartki. Kartki też porwał. Wszystkie modele, jakie miała czarodziejek z księżyca, tych innych, połamał, wrzucił do worka. Nie wiem, co mówi, że nie wiem, co zrobili z jej tomikami poezji japońskiej. To chyba to gdzieś schowali. I kazali jej to wziąć na plecy i wrzucić. Wszystkie plakaty, wszystko było zniszczone w pokoju. Co było związane z mangą i anime. Oto są normalni ludzie. Potem gdzieś tam mówiła, że jakby wysyłali do niej listy, no to przyjdzie do jej, z przyjaciółką jest zapewnić się spotykać, wychodzić z domu. A myślę, tylko w szkole się z przyjaciółką widziała, nie? Nie wiem, co się potem z tą dziewczyną stało. Miała jeszcze jeden list, napisała. Bała się, że jest zamana, że coś sobie zrobi, po całej życiu tak w gruzach, to ja rozumiem to. Wszystko zniszczyć tak, bez powodu. No i oni powiedzieli, że jesteś psychiczna na tle tego, nie? Tak, no to jeszcze przypomniałem sobie, że jesteś psychiczna na punkcie tego, nie? No, ja nie rozumiem tych rodziców. No, jak można zniszczyć pasję dzieci, jeżeli to by się przeradzało w psychofankę jakąś, no, czy psychofanka, że zbiera, kupuje, nie patrzy na tego, to ja rozumiem, ale dziewczyna kupiła to, co jej się podobało. I nie, że każdy pieniądz za to wydawała, kupiła raz na jakiś czas.
Co, Kawaii wszystkie numery zniszczyli też, bo ona miała Kawaii wszystkie numery. Od początku zbierała, bo jej się to podobało. No to był jakoś 99 chyba rok, jak to pamiętam, na 14 lat, to teraz ma ile? 30... właściwie lat minęło. 35 lat ma, no to niewiele młodsza ode mnie jest. 3 lata, ja mam 38. No i zrobili tak, jak zrobili, jak mówię teraz, jak to było. No i potem mówiła, że jak listy do niej wysyłasz, to na adres koleżanki tej właśnie, na jej szkole przekażę. I z dopiskiem na kopercie jej imienie. No i ja nie rozumiem czegoś takiego. Ja bym tak nie zrobił. Jeżeli bym się spytał, co ty tym widzisz, że powiedz mi, no powiedziałabym, powiedziała co widzi. No to wiecie, to bym powiedział, okej, ale powiem, ale co zamiar z tym? Masz zamiar to kolekcjonować dalej, czy coś w tym stylu? Jeżeli powiedziesz tak, to mówię, dobra, okej, niech ci będzie, ale pamiętaj, że ja ci nie będę dodatkowo dał na to pieniędzy, z kieszonkowego swojego będziesz płacić. No jeżeli by się zgodziła, no to okej. Tak samo było z komiksami, ja komiksy czasami do tej pory, jak jest coś ciekawego, to bym to kupuje i kupuję. Nie powiem, że nie. Na przykład mnie się Transformery kupowałem swojego czasu, nie? Dlaczego? Bo ja miałem sentyment do tego. I chciałem poznać dokończenie generacji pierwszej, miałem tego po angielsku kiedyś. Bo nas nie dokończono tego. Potem Regeneration One się zaczęło chyba od 20 numeru. Powinienem przestać kupować, ale kupowałem od 25, potem się pozbyłem. Tego Flasha to wymieniłem za jeden numer Transformeru, bo on takiej samej cenie był 39,90. Ma też to życie X-Men, taki komiks też, do twardy oprawy, one były tak jak Transformery. O, też się wymieniłem za jeden numer Transformerów, a tam resztę sprzedałem. I tak pamiętam, 11 numerów, od 11 do 20, 21, 11, 12, 21, czyli 11 numerów sprzedałem za 400 zł. Ten jeden dorzuciłem gratisową, powiedziałem, bo on mówi, że może dać mi 350, ja mówię 400, jeden gratisowo, on mówi, no dobra. To było 11 numerów, potem miałem od 1 do 10 i potem miałem od 22 do 25 i to sprzedałem też za 400. Potem jeszcze pamiętam, na święta sprzedałem za 500 rower. Opuściłem z 550, bo oni przyjechali, ponieważ dostałem 500 rower. No i potem miałem jeszcze tamtego i miałem, pamiętam, że na święta miałem 2300 zł w grudniu, nie? Przed świętami. No to tak, 500 dałem mają, żeby zarobiła zakupy na święta, 500 dałem jej na prezent. Są tam, zachowałem sobie pieniądze jeszcze na jej urodziny zachowałem pieniądze. Tam jeszcze sobie kupiłem trochę gier, tam jest filmik o tym na Nowy Rok, żeby mieć co grać. Tam jeszcze potem kupowałem słodycze, wiadomo, nie? Takie rzeczy, że różne się kupowało, żeby, wiecie, po prostu być święta. Nie straciłem wszystkiego, jeszcze 500 płaciłem na konto i 500 jeszcze mam... No, 500 płaciłem na konto sobie jeszcze, nie? To mają dałem na, chyba na urodziny, dałem chyba 300 zł, czy 200. Wiem, że kupiłem Raffaello, takie duże, duże opakowanie, w kopercie pieniążki i kwiaty. Mówię, że przyszła, bo coś w domu się stało. Przyszła, to złożyłem jej życzenia w domu, nie? Wyszła z pracy. Przyszła i złożyłem jej życzenia, ogólnie tego, nie? Była bardzo zadowolona i potem wróciła do pracy. No i tak jest, nie? No i wtedy miałem te kasy, znaczy na lewo, nie? Nie mówię, że od razu, tylko na lewo tyle miałem, nie? Swoje pieniądze własne, które wiecie, nie? Za które wydałem tyle na komiksy, no i potem tego. To numer chyba 21 czy 21 chyba się wymienię transformerami, bo ktoś się wychowało, mi się za to chce, mówię, że... No tak, mówię, że 40 zł majątek, ale coś bym, co sam przyjrzał, mówię, że przyjdzie mi... Możemy przeczytać albo Flasha pierwszy tom, albo X-Menów, nie, życie, mówię, to... Dobra, to może być Flash, nie? On mówi, a masz jeszcze jakiś komiks z Transformersami, że mam, bo tomy chyba jeszcze mi dostały. On mówi, to słuchaj, ja ci wyślę Flasha i sobie coś dobierz jeszcze u niego, nie? Mówię, no dobra, Flash od ciebie, X-Menów, nie, bo w takiej samej scenie był, gruby tego. I stwierdziłem jeszcze X-Men Dark Phoenix Saga, ale okazało się, że ten X-Men Dark Phoenix Saga to nie jest komiks, tylko to jest książka, nie dopatrzyłem, nie? No ale książkę, tak myślę, czytali książkę, nie? Taki, tak jak pokazałem Stephena King, Stephena Kinga, no to taka książka to jest. Zresztą ja wam pokażę zaraz, jak to wygląda. Ta książka jest, nie? Dla Phoenix Saga. To też ma na tej półce.
X-Men, Saga Mrocznej Feniks, nie? Powieść uniwersum Marvela. Tylko na kładce same rysunki, a tu w środku nie ma, to jest sam tekst właściwie, rysunków nie widzę. Nie czytałem tego jeszcze, jakoś tego widzicie. Pokażę, że nie ma rysunków, widzicie, jest X-Men, tylko tytuł i sam tekst, nie? Widzicie, sam tekst, nie? I to ile ma stron? To jest dosyć kuwa, grube. Dziwne, że dobrze, to jest komiks chyba, bo to było udanie. To trzecia powieść z Jestem Marvela. ...408 stron z okładkami. 502, no to kurde. Nie wiem kiedy, chciałbym to przeczytam. Nie wiem, jeżeli ktoś by chciał, to mogę podesłać. Jeśli ktoś by naprawdę chciał, to mogę podesłać to. A mogę się na coś wmięcić, a mogę rozpierać komuś, nie wiem. A bardziej mi go zależało, żeby się wmięcić na coś dobrego, albo rozpierać, bo on jest dosyć drogi, on kosztuje 80 prawie złotych. No ale jak go widziałem jedną sprawę, że zapraszam, że nie wiem, jak to jest dobry. No i mam jeszcze komiks. Astonishing Kingsman. Życie i Kingsman. Astonishing Kingsman. Życie X. X-Meni są, nie? Jak się zabieram do tej X-Meni? Jak nie czytałem, bo też mówiłem, że na zamianę mówiłem, że ja go mam i jakoś kurde. Nie chcę mi się go jakoś na razie czytać. Jakoś tak weny mi brakuje, czy czego. Nie wiem, jakoś tak. Mam miarę uciągnięte, ciekawałem się, nie dostanę, ale czytałem, nie? Mówię tak, jak brakuje mi samodopalcza, czy weny mi brakuje, tak jak to się mówi tam. Cholera to wie, nie? A w półce robiłem też porządki tam. Kidełka od komputera. Potem gry na PlayStation. Potem gry na PC, a potem filmy, wiecie, DVD, Blu-ray, nie? Po niej ogóry. Te tuby z tymi płytami, co mam. Ach, mówię, to życie to jest, kurde, nieciekawe za bardzo. Czasami człowiek się męczy przy tym życiu. To na półce chyba będę musiał znów porządek zrobić, bo widzę, że trochę bajzlu się porobiło. A, pejście w karty. Użyte. Muszę wrzucić. No myślę, że 200-300 zł miesięcznie, no jeżeli będę dał. Teraz wakacje, bo we wrześniu może... Znaczy 200 teraz, bo we wrześniu może więcej, bo... sobie zbieram pieniążki, nie sobie zbieram. No co teraz, no mówię, że PSN mam już załatwione, co chcę kupić, nie? No na razie w tym miesiącu, może nie wiem, albo już po 20, albo dopiero pod koniec miesiąca, no bo PSN wiadomo, co mam zamówione, nie? Już wam pokazywałem, ale zobaczymy, może coś domówimy, nie wiem, PSN. Aj. PSN Store, nie? A co mam PlayStation Store? Dobra, no to wchodzimy. Jesteśmy zalogowani. Zobaczmy nowości może jakie mają. Albo okazje i oferty. O. 70% taniej, nie? Do gry. Gry weźmy sobie. Weźmy tylko PS4. PS3 już mnie interesuje, bo nie mam. O co jest, nie zaznaczyło się nic? Co jest z tym PlayStation Store? Obniżki cen, może tak sprawdźmy. Gry. Ceny od najniższej, nie? Zobaczmy, co tam będzie. Super Charge Pack Firelli 4. Teraz ma tylko gry, o, same gry. Outlast za 8 zł. Taki soundtrack. Zobaczmy sobie bijatyki.
jakieś przeceny są. Teen Troopers, Joint Ops, Capcom Beat'em, jakiś bundle. Power Rangers, to jest słowa wojzna. No i 33 zatem Ultimate Warrior z Capcom 3. To są wszystkie postacie DLC, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj jest. W tej edycji gracze znajdą całą opublikowaną wcześniej zawartość do pobrania kolekcji Marvel vs. Capcom Official 60 na sekundę, 1080p. Zobaczmy może jak to na filmiku wygląda. Nowa, Cowboy Bebop, ile są jeszcze tutaj? Wolverine jest w każdym razie, widzę. A, to jest Viper i Whistle Joe. Viper pamiętam, jego też. Crimson Viper. Jest Street Fightera, pani. Nowa, patrzcie. Krish. Krish nie zna w ogóle tej pani białej. Doktor Strange chyba, tak? Widziałem. Tak, Doktor Strange. Widzę nowo, Doktor Strange i Wilfu Joe. A drugie, no Wolverine, Viper i Trish. Nowa. Wolverine, o! Taka Japonix jeszcze widać. Kolejno może to zjebane jest, ale jak tak patrzę, to mi się podoba, to trzeba mieć szybkie palce do tej gry. No, zobaczmy wyścigi, mnie jeszcze interesują, może jakieś... Wyścigi może jakieś ciekawe będą. No, Reptide GP2 MotoGP Reptide GP Renegade też 10 zł, to nie są te. Flatout kosztuje 27 zł. Zobaczmy ile mam na koncie właściwie. Koszyk. Przejść do płatności 5,90. Tylko tyle zostało. 5,90, a to kosztuje 5,80. Co to kurwa jest właśnie do GP2? Może to kupimy. A, 5,80. Do koszyka wywalę jedną postać z Tekena, żeby było można kupić. Fuck, kuram to później może kiedyś. Podajmy do koszyka i kupimy to. Ale do koszyka. Pokaż koszyk. Przejdź do płatności. Dobra to. Coś jest nie tak.
To nie jest wszystko, trzeba by dokupić jeszcze. Dobra, 10 mamy, tyle to dobrze jest. Niżej Mix Station, niżej. O! DJ Mix Station, Fit Virtual DJ. Tego się używało na dyskotekach, pamiętam. Search. Co my mamy? Play, zobaczmy. A drugie? Boże, co to jest? Program choć właśnie teraz działa, chyba kiedyś, nie wiem. Gdzie na 700 działa poprawnie, na 9.7. Znaczy 98 i do 8 też działa dobrze. Nie wiem co to jest z tym programem. Ale sprawdzimy sobie. Coś jeszcze? W ogóle to można było sprawdzić. Co my tu mamy? A co mamy w płytę jakąś mamy ułożoną wczoraj? 41. No za, tak jest. 1941 komedia Spielberga. A Good Day to Be Die Hard. 13 szklana pułapka 5. Pojutrze. Sztanką pułapka, czyli z jednym incydentem, ta parodia Ściganego i The Day After, czyli na zajutrz. Czyli po wojnie atomowej, około coś takiego. 83 rok. Coś stały wojna atomowa wybuchła. A no da, to ojciec mi to poleciał kiedyś. Scenariusz. To dzięki ojcu się z tym filmem zapoznałem. Masz dziwną minę. Co masz na myśli? Nie wiesz, czy masz mi coś powiedzieć, czy nie? No to było fajne. Uznane to zostanie za akt wojny. Kocham cię. Rzecznik prasowy. Tą Moskwę. Nic z tego nie będzie. Wyłapmy atomówkę na ich wojska. Promieniowanie dojdzie do naszych. Bez schronienia w najbliższym mieście lub osiedlu. Co mam robić? I by kto? Ruscy. Będzie też, że będą. Trzy ładunki nuklearne eksplodowały w atmosferze nad atakującymi siłami radzieckimi. Nad bazą wojny. Będą wysyłać. Pociski będą startować. Z farm tam już. Kapsuła. Na farmie człowiek nie wiedział, że ma pod jego polem jest pocisk atomowy. Nie wiedział o tym, nie?
postaw to łóżko. Uciekajmy stąd, ja mam żonę i dziecko. Jest alarm i nikt nie opuści bazy. Mają sobie piwko. Schodzę. Przecież bezpośrednie trafienie zmiecie windę, szyb, stara i bojla. Zaryzykuję i schodzę. Ludzie, mecz jakiś był na to. Lecą do Rosji. Uderzą za pół godziny. Ich też, prawda? Uwaga, tajny komunikat. Mamy 32 cele i 10 punktów uderzenia. Potwierdźcie, czy to ćwiczenie... No, brakowało, jak była zimna wojna, pamiętacie, nie? Jakie było napięcie? No, może nie pamiętacie, ale wiesz, słyszeliście o tym, że była zimna wojna, było napięcie. Bo brakowałoby się powyżynali, kurde. Rosjanie i odpaliliby. Też była wtedy rzeźnia, kurde. To no, byśmy, nas by już może nawet nie było. Bo nie wiadomo, że nasi rodzice by żyli, nie? W tym czasie, czy wiecie, jak to było? Była wojna atomowa, jeżeli była trzecia wojna atomowa, to czwarta by się dotrzymała na kije i patyki. Wiecie, jak to czasami jest, kurwa, nie? Że konflikty się rodzą i umierają, a przez te konflikty giną niewinni ludzie czasami. No, bo niewinni, ktoś powie, że o, nie ma niewinnych, tak? A chciałbyś umrzeć? W czasie wojny chyba nie. Jak nic złego nie zrobiłeś, a musiałbyś umrzeć. No to co, to niewinnie? Nikt nie jest niewinny, ale nie tak, żeby wiesz. Poświęcać się, umierać za coś, czego nie zrobiłeś. Action. Prostszy flax. Hot bottom chyba gdzieś. Gaia. Inferno. Sidious. Leviathan. Oceanic to jest pod wodą. Phobos. No ma koło Marsa gdzieś stacja. Halo? Dzień dobry. Tak. Dziękuję, nie posiadam samochodu, do widzenia, nie posiadam samochodu, do widzenia. Skąd oni mają mój numer? Nie posiadam samochodu i proponują. Mam mój numer, znają moje imię.
I proponują, ale nic o mnie nie wiedzą. Proponują mi ubezpieczenie samochodu, jak ja nie posiadam samochodu. To jest śmieszne, nie? Apply, zobaczmy co tutaj. Instant action, ile z robotami będzie mi się wyrzucać. To jest dla mnie śmieszne. Znają twoje imię, twój adres, kurde, twój numer telefonu, ale nic o tobie nie wiedzą i proponują coś innego. To mogą sprawdzić, chyba, czy masz samochód, czy nie. Na pozycję proponują, jakie masz. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. O, już ktoś tam się bieg widziałem. Pójdę tędy. Mogę tam wejść jeszcze, okej. O! Dobra, powtórzyłem go trochę, mnie też trochę. O kurwa, tu widzę jakąś... Fuck! Fuck! Kurwa! Jesus! Prawie mnie zajebali. O ja pierdolę. Spadłem, kurwa, tam bamba, dobra. Jak on nam bieg, jak ja nie mogę wyjść? Kurwa, gdzieś u góry jest jebany. Au. Strzelasz do mnie? Ja do siebie też mogę. Oje. Minigun. O, tutaj mam tarczę, trochę życia. A i tak jestem, dopiero minus 2 mam. Czyli przegrywam. O tak. Rocket launcher. Minus 3 mam znowu. Minus 2. To gdzie? Tam jakiś frajer. Nie żyje. Mam minus 1, okej. Ła, zabiłem siebie jeszcze. Oho, mam... Kładowego, kłada odpowiednik. Kład damage z Quake'a. Unrealowy odpowiedni kład damage. Tylko teraz już dać sobie ofiarę. Okej. Kurwa. To jest jeszcze jeden. O, double kill, mamy 3 plusy już. To chyba. Oj, 12 zostało to mało. Ja zginęłem i on zginął, ale dobra. Tarcza. Trochę więcej żytki życia. No.
Pamiętam, ta gra była sprzętożona, ale na słabszych, jeżeli się obniżało detale, umiejętnie na słabszych kompanach nawet chodziło, nie? Mi się udało to nawet uruchomić na 450 MHz w procesorze z 8-megową kartą graficzną i 128. Może nie 128, 160 MB było wtedy, pamiętam. I udało się uruchomić to, ale wiecie, chodziło w 30 klatkach na najniższych, a w średnich zaczęło, półśrednich, takich. Zaczęło rwać to do kilku klatek, nie? Na 1 GHz procesorze pamiętam jeszcze. To udało mi się odpalić wszystko na medium, nie? I chodziło płynnie. Też około 30-40 klatek. No tutaj mam gdzieś, nie wiem jak tutaj mam, ale płynnie jest. Tutaj nie było możliwości software, ale jeszcze na przykład w Unreal 4 już dali możliwość gry w software'ze, nie? Kurwa, dlaczego nie mogę trafić? O, headshot cię zadali ewentualnie. Kurwa mać. To ponieważ jeszcze nie przełączyłem. Broń kosowa. Pominąłem kogoś. Jeszcze żyjesz? Kurde mać. Tam też strzelał do mnie. Wow. Tank kanon. To ktoś u góry jest, to trzeba wejść. Mam amunicję. Tarcza. Chodź ty Benelu, ty do mnie strzelasz, ty tutaj do mnie strzelasz, ty też. Jak śmiesz do mnie strzelać? Uciekaj, uciekaj. Okej, okay, wygraliśmy. Jak tam tą partyjkę można sobie zrobić? Raz na jakiś czas. Yes. Wow. No, grać można, nie? Powiedziałem o tym, co chciałem. No i na tym chyba film trzeba będzie zakończyć. Bo innej rady nie ma, nie? Nie będę go przedłużał. No to hej, trzymajcie się, miłego dnia.